Przeczytam komentarz ojca Augustyna Pelanowskiego do jutrzejszej Ewangelii. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link. Gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On jestem, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem szcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi. Jan zaświadczył również: Ujrzałem ducha, który stępował z nieba jakby gołębica i pozostał na nim. Ja wprawdzie go nie znałem, lecz ten, który posłał mnie chcić wodą, zapowiedział mi: Gdy zobaczysz, że na kogoś stępuje duch i na nim pozostaje, Wiedz, że On będzie szcił Duchem Świętym. I zobaczyłem to, więc poświadczam: On jest Synem Bożym. Na początku Biblii jest mowa o duchu, który unosił się nad wodami. Ta wizja ducha przypomina o pierwszych sekundach stworzenia. Kiedy Jan podkreśla obecność ducha w Mesjaszu, chce pokazać nam palcem, w kim zaczyna się nowy świat, nowe stworzenie. Zrozumieć chrzest można jedynie z perspektywy Starego Testamentu. Tertulian, Dydem Aleksandryjski, Cyryl Jerozolimski, Ambroży wskazywali na znaczenie chrztu odwołując się do tematów biblijnych, m.in. do stworzenia świata, a właściwie wyłonienia się go z chaosu. W takim ujęciu chrzest zdaje się jeszcze jednym dziełem stworzenia i wyzwolenia, ale też miniaturowym przypomnieniem historii wszechświata. Prorocy głosili, że Bóg stworzy jeszcze jeden świat na ruinach starego. Wcielenie Chrystusa jest początkiem najnowszego stworzenia. Kto chce uczestniczyć w nowym świecie, przyjmuje Chrzest jako rodzaj osobistego wcielenia w Jezusa, wcielonego Boga. Jan mówi, że Jezus chrzci duchem świętym. Co to znaczy? Wśród wielu innych znaczeń trzeba przypomnieć i to bodajże najistotniejsze. Duch Boży unosił się nad pierwotnymi wodami i wzbudzał z nich życie. Nie ma większego znaczenia, czy był to proces trwający miliardy lat, czy też nagłe pojawienie się gatunków. Kiedy więc Jan mówi o Jezusie jako o tym, nad którym jest duch, i twierdzi, że Jezus będzie chrzcił duchem, to chce nam powiedzieć, że w Jezusie jest nowe stworzenie życia. Zapewne niejednokrotnie dziwiliśmy się, dlaczego Jezus na pierwszych apostołów powołał rybaków. Chyba właśnie dlatego, że do nowego stworzenia zaprasza ludzi, którzy posiedli umiejętność wyciągania ku górze. Jezus powołał rybaków na apostołów, czyni cuda nad jeziorem galilejskim, chodzi po wodzie, sprawia cudowny połów ryb, mówi o znaku Jonasza itd. Zauważmy, że Ewangelia jest jakby przesiąknięta tym wilgotno-słonym klimatem. W końcu samo Królestwo Boże jest porównane do rybackiej sieci. Żą Danielu nazywa Kościół Matką Dzieci Bożych, wydobywająco je do świata duchowego przez chrzest. Sadzawka szczelna przywodzi na myśl łono matki i wody płodowe. Łatwy jest chrzest, choć zapowiada skomplikowany poród duchowy człowieka. Kilka sekund trwające zanurzenie w wodę sakramentalną zapowiada lata wydobywania się z kałuż nieczystości, błotnych bajor chciwości, trzęsawisk rozpaczy, bagien chciwości, rwących nurtów gniewu, mieli lenistwa, burz zazdrości, powodzi pychy, a nawet oceanów pomyłek, błędów, uporu. Wszystko pokonamy w imię Ojca, Syna, Ducha. Bóg wydobywa nas z łona tego świata, jak z wnętrzności matki, zaprasza do pomocy akuszerów o potężnych mięśniach od łowienia ryb. Sokrates, wydobywając ze swych rozmówców mądrość, zachowywał się jak akuszerka. Jezus ma moc wydobyć nas z łona grzechu, gdyż sam był już w łonie matki naznaczony imieniem tego, który wybawia, wyciąga i dźwiga, powołując do świętości kanał istnieje dzięki waszemu wsparciu.